Connection. Okej, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin. Moi drodzy, ostatnio dotarliśmy do Wyzimy Klasztornej. Mamy schody na dół. Kim ty kurwa jesteś? Wiedźmin, miło cię widzieć. Widzę, że wojna ci służy. Nie muszę już ukrywać się na cmentarzu. Tu jest bezpiecznie. Nocami wychodzę na ulicę. Mam jedzenia pod dostatkiem. Nie narzekam. A mieszkańcy tego domu nie mają nic przeciwko? Trochę się mnie boją. Tylko ta mała smarkula tutaj przyłazi i gada jak nakręcona. Muszę już iść. Bywaj. Aha, pamiętam tego stwora. Co myśmy go nie zabili, nie? Pamiętam go doskonale. Wezmę klucz. Wezmę Jadzeugla. Oj nie. Wezmę krzesiwo, wezmę oreny. Wezmę mięso. Przeczytałem tą już księgę, okej. Jadzeugla. Alkahest. Wezmę to. Coś mogę jeszcze wziąć oprócz tego? Wezmę tak. Aha, okej. Azot. Wezmę to na wszelki wypadek i woda w butelce. No niestety mi się nie mieści, szkoda. No dobra. Mamy ognisko, mamy tutaj drzwi. Nie blokuj mnie, Triss. Musimy się śpieszyć. Czy tutaj odkryję beczki? To mi się nie mieści. Szkoda. Co by tutaj jeszcze zrobić? Substancja specjalna. A to, mam taką substancję? Chyba nie. Niestety nie. Dobra. Idziemy na dół. Wychodzimy z tego budynku. A, wezmę... Nie no, nic już nie wezmę. Dobra, idziemy stąd. Co jest, kurwa? Ładnie. Jeszcze te duchy. One ode mnie uciekają, bo mam taki, wiecie... na sobie przedmiot, który je odstrasza. Dobra, zajebiście. Sprawdzę te szczątki. Nic tutaj ciekawego nie ma. Tutaj też. Tutaj też. Okej. Tutaj idziemy na górę. Szaleniec. Wynoście się stąd! Nic od was nie chcę! W piwnicy były potwory. I tak zginę. Znajdą mnie. Dopadną. Opanuj się. Jak można się stąd wydostać? Ja nie mam zamiaru nigdzie iść, ale wy możecie spróbować oknem. Dzięki. No, tak myślałem, nie? Można się przedostać przez okno, bo widać było, nie? No dobra, no to wychodzimy przez to okno.
co teraz? Więc żyjesz. Twój widok sprawia mi ból. Mów jaśniej, nie jestem w nastroju na zagadki. Toru wielnie żyje. Wiem wystarczająco wiele, by za jej śmierć winić ciebie. Choćby z powodu zaniechania. Wezmę to. Sam nie wierzysz w to, co mówisz. Potrzebujesz Toru Wiel wyłącznie jako pretekstu, żeby znów wymordować jakichś cywili. Pokaż, że masz jaja i przyznaj to. Nie waż się szargać jej imienia, Dwan. Jesteś zaślepiony, Iwin. Złożysz każdego i wszystko na ołtarzu twojej ukochanej wojny. To nienawiść, którą podsycasz od lat, zabiła Toru Wiel. Jeśli mam cię zgładzić, żebyś to zrozumiał, niech i tak będzie. Gin, Dwan! Okej. No mamy problemy. Ładnie. Chyba powinienem brać to, nie? O właśnie. A już zginął, ładnie. Ej, co ty robisz, potworze? Ej, bo zaraz ty zginie, halo. Dobra, wpierdalaj. Co teraz? Będziemy musieli trochę się pobrudzić. Jedyna droga do klasztoru prowadzi przez kanały. Zakon jej nie pilnuje? Nie przyszło im to do głowy. Widzisz? Zaląkł się tam Coigl. Może być naprawdę duży. Faktycznie, ostatnie dni zapewniły Coiglowi masę świeżego mięsa. Mam nadzieję, że nie zdążył się rozmnożyć. Nie sądzę, by znalazł partnerkę. Słyszałam tylko o jednym Coiglu. On nie potrzebuje partnerki. Jest to bojnakiem. Dobra, przeszukajmy te szczątki. Szczątki są tutaj. Oreny, zajebiście. To zostawię. Lepiej. Są szczątki. Zajebiście. Tutaj też. Jeszcze. A mutagan. Reny. To już wszystko, nie? Tak, to już wszystko. Dobra, wychodzimy stąd. Tutaj się mógł jeszcze jakoś przedostać, nie? Tak więc idziemy tutaj znowu do domu. Tylko nic więcej nie znajdziemy tutaj. Tego już nie mogę wziąć. Schody na dół. Mamy siedlisko. Coigl siedzi w kanałach, gdzieś pod tą piwnicą. Jakieś rady od fachowca? Nie daj się zjeść. Pytałam poważnie. Trzymaj się poza zasięgiem macek. Coigl to siedlisko wszelakich chorób. Jeśli znasz jakieś zaklęcia chroniące przed zakażeniem. Jasne. Ruszajmy. Okej. Mapa mniej więcej wygląda tak. Zapiszę lepiej grę, bo może być boss w kanałach. Okej, zapisz.
Otwieramy kratę. Coś tutaj jest ciekawego jeszcze? Nic więcej. Dobra. Idziemy. Tutaj też jest krata, nie? Tylko, że wychodzimy z tego siedliska, nie? No właśnie. Tutaj może być boss. Aha. O właśnie. Mamy bossa. Trzeba go zajebać. Czy ty prawidłowo wyciągnąłeś miecz? Wydaje mi się, że tak. Dobra, jedna macka już jest. Druga. Kolejna macka jest tutaj. Wypierdalaj. Ale potężny ten stwór jest, nie? Fuck. Zniknął tak nagle, nie? Mam rozjebać te wszystkie macki, nie? Dobra. Teraz znowu on jest. A, zniknął, dobra. Lecimy dalej. Okej. No, znikaj, znikaj. O, jest, okej. Znowu zniknął, okej. No mam nadzieję, że go zabijemy, nie? No nie wiem jak stąd jest. Wydaje mi się, że przetrwa. Nice. Pięknie. Żyjesz, żyjesz. Dobra, zabieramy Oreny. Wezmę jad. Gdzieś w pobliżu powinno być ognisko, nie? Chyba nie ma niestety ogniska. Tam są szczątki, są Oreny. Zajebiście. Świecicie mi tutaj zebrało. Jest okej. Dobra. Ognisko. Od razu tworzymy eliksir. Mieszaj. Rozpocznij medytację. Bierzemy od razu eliksir, który może nam tutaj dać punkty. Gdzie on jest? Aha, jest tutaj, dobra. Okej. Coś trzeba wyrzucić, nie? Na przykład to. Wziąć to. Wypić. Okej. Mamy punkty. No i teraz możemy je rozdać, nie? Bohater. Co mogę tutaj dać? No trudny wybór. Na pewno tutaj muszę dać te umiejętności. Czy ja tutaj wszystko dałem? Tak, tutaj wszystko już dałem.
Tutaj też. Tutaj też. Tutaj też. Tutaj też. Powalenie może, nie? Okej. Tutaj muszę coś dać. Zręczność. Mutagenie co daje? Szansa trafienia 50%, okej. Spoko. Żywotność 3, otrzymane obrażenia. Unik 3, precyzyjne trafienie. Toksyczność mikstu czy energia? Koszt energii przy rzuceniu znaków czy natężenie znaków? Wydaje mi się, że pójdziemy w tą stronę. W otrzymywanie obrażeń, minus 25%. Rozpocznij medytację po raz kolejny. Okej. Mamy ciało. A co weźmiemy? Coś jeszcze? Weźmiemy tutaj wszystko. Ładnie. Mamy kratę. Zapiszę grę. Pewnie nic tam nie będzie, nie? Zamknie to, okej. Okay. Tutaj idziemy, nie? Znowu wyzima. Okej. Okay. Tutaj trzymamy. Ognia, głodu i wojny? Typowy widok w czasach zmian. Motłoch prowadzony przez szaleńca. Znowu ktoś za nich zadecyduje, ale tym razem to będziemy my. Nie chcę za nikogo decydować. Wolałbym, żeby sami zaczęli podejmować decyzje. Jesteś pewien, że oni też tego chcą? Przynajmniej będą mieli szansę. No właśnie, niech oni będą tacy, wiecie, wolni w umyśle, nie? Wieczny ogień! Błogosławieni pokorni. Módlmy się. Wyjście do kanału, bezpieczne schronienie, klasztor. Może pójdziemy do klasztoru? Tutaj? Módlmy się! Potrzebuję minerałów, żeby przygotować kompresy. Nie wiesz, gdzie mogłabym dostać winny kamień? Przykro mi. Nie mogę ci pomóc. A tutaj? Też? Brakuje mi już medykamentów. Co ja bym dała za maleńki flakonik naparu regenerującego zranione ciało? Przykro mi, nie mogę... Niestety. Tata sprzedał kosztowności mamy, żebyśmy mieli co jeść po drodze. Aha. Okej. Okay. Tutaj mogę pójść. Tutaj jest zablokowane. No to dobra, no to idziemy dalej. Nie, to miecz. To silny miecz. Aż to jest tutaj. Ładnie, z daleka. No, takie bugi są, nie? Co ty robisz? Halo. Co ty robisz, Geralt?
Dokładnie. Coś mieli? Nic nie mieli. Okej. Okay. Kolejny zmutowany rycerz. Tego trzeba zajebać. Pierdalaj. Tutaj mamy gości. Zapisz grę. Idziemy dalej. No nie, no tylko nie na Tris, halo. Dobra, wypierdalaj. Weź inny miecz. Okej. Jeszcze ty. Okej. Morgenstern. Dwuręczny. Thomas Morgenstern. Zajebiście. Ile to ma obrażeń? A, słabe to jest. Okej. To są jacyś żołnierze, nie? No dobra. Idziemy do klasztoru. Udało się, jesteśmy już bardzo blisko. W siedzibie zakonu znajdziemy Jakuba de Aldersberga. Tris, mam do ciebie prośbę. Skończyły mi się eliksiry. Musiałabym się teleportować. Geralt, co ty byś beze mnie zrobił? Poczekaj chwilę, skoczę do mojej pracowni i zaraz wracam. Spoko. Ja sobie tutaj zapiszę grę. Halo, Tris. No dobra. Muszę od razu już iść, nie? Aha. Muszę wejść do klasztoru zanim wróci, okej. To idziemy. Do klasztoru. Mamy ognisko. Możemy z nimi porozmawiać, nie? Stać! Przejścia nie ma! Rozkaz wielkiego mistrza! Muszę z nim pomówić. To sprawa wagi państwowej. Wynoś się stąd! Wielki mistrz nie przyjmuje! Wybaczcie, chłopcy, ale nie dajecie mi wyboru. I trzeba z nimi walczyć. Nice. Pięknie. Mamy klucz. Mamy kolejny klucz. Wody w butelce nie mogę wziąć. Dobra, idziemy.
Spójrz, Geralt, na tych wszystkich ludzi. Ucztują przy moim stole, grzeją się przy moim ogniu. Są tacy szczęśliwi, z dala od wojennej zawieruchy. Popełniasz błąd, jeśli sądzisz, że na widok kobiet i dzieci zostawię cię w spokoju. Wiedźminie, nie mam zamiaru cię zwodzić. Nadchodzi białe zimno. Katastrofa, która pogrzebie świat pod śniegiem i lodem. Każdej nocy w proroczym śnie widzę lodowe pustkowia i śmierć starych cywilizacji. Znam przepowiednie i tliny. Kataklizm wydaje się nieunikniony. Królowie wolą wikłać się w lokalne wojenki, dbają jedynie o rozszerzenie wpływów. Elfy już dawno przeistoczyły się w terrorystów walczących o przegraną sprawę. Świat potrzebuje zbawcy. Męża opatrznościowego. Kogoś, kto roznieci w sercach ogień. Zaraz pęknę ze śmiechu. Ty zbawcą świata? Chodź za mną. Chcę ci coś pokazać. No dobra. Człowiek jest słaby, pełen skrupułów i wątpliwości. Stworzę nowego, doskonałego człowieka. Zahartuję go we wiecznym ogniu. To wszystko? Bo jeśli tak... Wątpisz? Nie winię cię, też miałem momenty zwątpienia. Teraz widzę jasno i wyraźnie. Moja wizja jest silna. Aha. Gdzie on nas teleportował? Do lodowych pustkowi, okej. To zajebiście. Rozejrzyj się. Tu spadną łuski z twoich oczu i zrozumiesz. Spodziewałem się czegoś innego niż kuglarskich sztuczek. Myślisz, że to iluzja? O nie, Geralt, to się dzieje naprawdę. Gdzie jesteśmy? Musisz to sam zobaczyć. Chodź za mną. No w lodowych pustkowiach, nie? No nieźle to wygląda. Zobaczyłeś skute wiecznym lodem wieże w zimy. Rozumiesz teraz? Oszczędź mi tych bredni, Daldelsberg. O co ci chodzi? Musisz zrozumieć mój plan. To przyszłość. Białe zimno już nadeszło, ścierając z powierzchni ziemi ludzką cywilizację. Jesteśmy u kresu wszystkiego. Czy powinniśmy upaść na duchu? Poddać się? Nigdy! Tej przyszłości można jeszcze uniknąć. Zachowaj swoją retorykę dla prostaczków. Wciąż nie rozumiesz. Wszystko, co na mój rozkaz robiły Zakon i Salamandra, miało na celu uratowanie ludzkości. Jesteś szalony. Jak każdy zbrodniarz, tłumaczysz się wyższym celem. Wrócimy jeszcze do tej rozmowy, ale najpierw musisz nauczyć się pokory. Wow. Aż tyle muszę dojść do niego? Naprawdę? No to nieźle. I on sobie przywoływuje te stwory, nie? Pierdalać. Teraz nie mogę zapisać gry, teraz mogę zapisać grę. Zapisz. Iryt, wezmę to.
też wezmę. Też wezmę, okej. Czyż mamy tutaj jeszcze? To nic nie ma, okej. O, Triss. Masz dla nas jaskółkę? Czeka cię tutaj wiele niespodziewanych spotkań, Geralt. Triss? Skąd się tu wzięłaś? Jesteś silniejszy niż zakładał Wielki Mistrz. Przywołałeś mnie tutaj. Jak? Wielki Mistrz się myli. To nie jest przyszłość. To wizja przyszłości uwięziona w jego umyśle. Zaprosił cię do środka, a ty przyniosłeś ze sobą własne wizje i zjawy. Czyli to nie dzieje się naprawdę? Nie jesteś w żadnym realnie istniejącym miejscu, ale to coś więcej niż sen. Jeśli tutaj zginiesz, śmierć będzie jak najbardziej rzeczywista. Ruszajmy więc. Użyczę ci swojej magii. Będę przyzywać błyskawice. Za nami postępuje zabójcza śnieżyca, a za nią nie ma już nic. Tylko śmierć. To zajebiście. Nie mogę się cofnąć, nie? Ładnie. Kły bestii nie za bardzo mi tutaj pasują. To też. Dobra, idziemy dalej. Patrzymy z kościołowami najpierw. Coś? Nic nie ma, dobra. Idziemy dalej. Aha. Guślarka. Ta. Jak jej jest? Nie zmieniłeś się, Wiedźminie. Znowu pojawiasz się znikąd i zabijasz ludzi. Ty też się nie zmieniłaś. Mącisz jak zawsze. Jakich ludzi? Ty, małpoludy, to wszystko, co zostało z ludzkości. Nędzne, godne pogardy zwierzęta. Niektóre z nich są moimi prawnukami. Nie wiedziałem, że to ludzie. Białe zimno odarło ludzi z pięknych szat. Zostały bestie myślące tylko o jedzeniu i rozmnażaniu. To już nie są ludzie. Poza wyglądem niczym się nie różnią od tych wieśniaków, przed którymi mnie uratowałeś. Kierują się najniższymi instynktami. Jestem ci wdzięczna. Podejdź, Geralt. Mam dla ciebie dar. Jaki dar? Aha. Jest kółka i ten. To fajnie. Wyrzuć przedmiot, to też. Wezmę to wszystko. Weź to. Weź też to. Dlaczego nie mogę brać tak? Nie rozumiem. Nie możesz się połączyć? Naprawdę nie możesz tego połączyć? Serio, Geralt? Dobra, weź, nie wiem, sygnet. Kurwa, mać szybciej. Spierdalaj stąd. Dobra. Mamy wielkiego mistrza. I co teraz? Widzę, że spotkałeś już naszych zdegenerowanych prawnuków. Rozumiesz już, dlaczego nie wolno ci przeciwstawiać się moim planom? Wciąż nie powiedziałeś, co łączy zmiany klimatyczne z twoimi zbrodniami.
Wiedziałem, że białe zimno nadciąga. Tylko plan na wielką skalę, plan realizowany bez wahania, mógł ocalić ludzkość przed tym, co ujrzałem w wizjach. Aż tak ufasz własnym snom? Zbyt wielu uzdolnionych przepowiadało białe zimno, żeby traktować to jak zwykłe rojenia. Globalne ochłodzenie jest przeznaczone temu światu. To fakty. Po co więc walczyć? Byłem pewien, że kto jak kto, ale ty mnie zrozumiesz. Powtarzasz przecież często, że każdy jest kowalem swojego losu. Ja wziąłem na siebie brzemię zmiany przeznaczenia całej ludzkości. Czyli odebrałeś im prawo do decydowania o sobie. Nic nie rozumiesz. Ciągle słyszę zawodzenia tych, którzy zginęli w kataklizmie. Staw im czoło, a poznasz mój ból. Okej. Można już iść? Tak, można już iść. Okej, upiór. On się mnie boi, nie? Trulgon znowu. Zajebiście. Ups. Nie to. Tak. Wszyscy. O, Celina. Mordercy nigdy nie zaznają spokoju. Wiesz o tym, Wiedźminie. Takie refleksje zawsze przychodzą za późno. Myślisz, że miałam jakiś wybór? Nie wiesz, jak to jest, gdy silne uczucie kieruje każdym twoim krokiem. Wiem, jak trudno działać wbrew uczuciom. Jesteśmy zabawkami w rękach losu. Zanim więc rzuci nas w inne miejsca, chciałabym, żebyś przyjął mój dar. Za chwilę otoczy cię magiczny całun, dzięki któremu zyskasz siły życiowe, podczas gdy twoi przeciwnicy będą je tracić. Zajebiście. Dobra. Pożarcz dusz. O! Tyle na życie. Zajebiście. Idziemy dalej. Tutaj idziemy, tak? Dobra, idziemy dalej. Tutaj już nikogo nie ma. Chodź tu. Upiór gonu. Jeden dobry przeciwnik. Pierdalaj. Zrozumiałeś wreszcie, uparty Wiedźminie? Ludzkość ma zginąć, a ci, którzy ocaleją, staną się jak zwierzęta. Temu miał zapobiec mój plan. Jaki plan u diabła? Nie powiedziałeś jeszcze nic konkretnego. Zimno nadciągnie z północy. Ludzi może ocalić tylko masowy eksodus na południe. Wyobraź to sobie.
wszystkie narody połączone w jednej wędrówce. Z tobą na czele. Jestem do tego przygotowany. Widzę przyszłość. Ludzie mnie szanują. Byłbym dobrym władcą. Oczywiście najpierw trzeba było pozbyć się wszystkich, którzy chcieli temu przeszkodzić, zwłaszcza nie ludzi. Skąd ta obsesja na punkcie innych ras? Geralcie, oni i tak są skazani na zagładę. Przynajmniej dałem im szansę, żeby odeszli w walce. Rozejrzyj się, ludzkość też przeminie. A w przeciwieństwie do elfów, nie zostawimy po sobie zbyt wiele. Nie przeminiemy. Nie ze strażnikami, których stworzyłem. Zaraz zobaczysz, jak doskonale radzą sobie w tych warunkach. Mutanty, okej. No, nieźle sobie radzą w tych warunkach. Zajebiście. Setka mózgowa. Wrzucę to. Opuszczyk sprzeda mi się. Idziemy dalej. Setka kolejna. Szczątki bestii nie biorę. Aha, Siegfried i ten od elfów. Myślałeś, że można stać z boku? Nie mam zamiaru zajmować się polityką. Jestem neutralny. Walczyliśmy za tych, których kochamy. Możesz pogardzać naszym poświęceniem, bo nigdy tego nie zrozumiesz. To nie twoja wina, Geralt. Jesteś automatem stworzonym do zabijania. Nie miałeś wyboru. Twój czas już minął. Jesteś reliktem przeszłości. Dawno powinieneś odejść. Nie ma już dla ciebie miejsca. Złóż broń, czas odpocząć, Geralt. Jakubie, miej odwagę przemawiać do mnie twarzą w twarz. Nie chowaj się za iluzją i zjawami. I tak cię dopadnę. Nie będziesz miał okazji. Okej. Nie ta broń. Dobra. Jeszcze tylko zakryć. Dobra, nice. Cytrynówka nie za bardzo pasuje. No i chyba tylko tyle jest, nie? A gdzie mam teraz iść? Tutaj. Mutant zabójca. Kolejny śmieć, z którym muszę walczyć. Dobra, pierdalaj. Idziemy teraz tutaj, tak? Oj, nie? Gdzie ja mam iść? Serio? Aha, tutaj, dobra. Nieważne. O, Alvin. W końcu ci się znalazłem. Tylko uda. Aha, tak. Mam cię w końcu. Uparty jesteś, Geralcie. Przydaliby mi się tacy jako pasterze moich owieczek, jako ich obrońcy podczas długiej wędrówki w pierwszych latach zimy. Odpuść sobie te wątpliwe komplementy. K
kazałeś zrabować nasze tajemnice z Kaer Morhen. Wykorzystałeś je do najgorszych celów. Wiedźmini mieli być strażnikami ludzkości, ale okazali się słabi. Wiem, że brzydzicie się swojej postaci, boicie się bólu mutacji. Potrzebowałem kogoś, kto udźwignie brzemię obowiązku wiedźminów, ale bez wad, balastu uczuć, bez ludzkich słabości. Uważasz, że bezrozumne potwory pozbawione są wad? Żal mi ciebie. Strach zmącił ci umysł. Moi zakonnicy się nie wahają. Znowu mutanci, tak? Okej. No i nie ten miecz oczywiście. To ten. Dalej. Okej. Szczątki wezmę je. O! Wezmę też. Idziemy dalej. No, Adda. Patrz, Geralt. Ludzie, potwory. Jak łatwo się pomylić. Łatwo, wasza wysokość. Wierz mi, znam się na tym. Wielki mistrz jest szaleńcem. Potrafię to rozpoznać. Nawet ja nie odważyłabym się realizować jego planów. Musimy go powstrzymać. Pani, twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Masz klasę, Geralt, a to rzadkość. Mam kaprys walczyć u twego boku. Zajebiście. O, przeskoczyli ładnie. Aha, teraz ma problemy. Okej. Dalej. Też. Aha, mam problemy, nie? Trzeba wziąć jaskółkę. Jestem spowolniony. Dobra. Dobra, nice. Tutaj musimy się rozstać. Dlaczego? Zbliżamy się do serca jego wizji. Tutaj wielki mistrz sprawuje nad wszystkim kontrolę. Dalej musisz iść sam. Do zobaczenia, Triss. Wrócę. Powodzenia, Geralt. Żegnaj. O, tutaj mogę coś zrobić, nie? Nie mam talentów, niestety. Takie coś mamy, nie? To by się sprzedało, nie? Ale i tak mamy tego dużo. Gromia, skuka. Nie no, tutaj nic nie będziemy nic zrobić, nie? Żadnej medytacji. Okej, będziemy z nim walczyć. Zapiszę grę.
akurat mamy jeszcze parę minut na to, żeby go zabić, teraz, nie? Rozumiesz? Czy dostrzegasz konieczność działania bez względu na cenę? Geralcie, otwórz oczy, zrozum! Gdyby nie obawa, że uciekniesz, zaprowadziłbym cię do szpitala Lebiody. Leczą tam takich jak ty. Niby jesteś bystry, ale w dalszym ciągu nic nie rozumiesz. Ścigając mnie, udowodniłeś, że mam rację. Zmierzyłeś się z niebezpieczeństwami, jakie czekają ludzkość, i przeżyłeś. Jakubie de Aldersberg, sęd się kończy. Śpiesz się z tłumaczeniem, chociaż to niewiele zmieni. Jeszcze jest czas, możesz zmienić zdanie. Wyobraź sobie tysiące ludzi przemierzających skute lodem pustkowia. Czy dałbyś radę ich obronić? Ty i garstka pozostałych przy życiu wiedźminów? Pełnych wątpliwości? Takich jak Berengar? To niemożliwe. Tylko bracia więksi są w stanie tego dokonać. Ale potrzebują dowódców, nauczycieli. Potrzebują kogoś takiego jak ty. Zrewanżuję się propozycją. Poddaj się de Aldersberg. Wycofaj z wyzimy swoich mutantów i ukosz się przed królem. Uratujesz wiele istnień. Jesteś bardzo pewny siebie. Udzielę ci lekcji. Bolesnej lekcji. Trzeba z nim walczyć, nie? Okej, mutanty znowu. Coś jeszcze? Teraz on, tak? Pango, bryj. Kurwa mać. Ale mi tutaj zadał. A znowu to samo, nie? Jak dobrze, że ja mam jaskółkę, nie? Pierdalaj. Ej, co jest? Halo? Co się stało? Fuck. O ja pierdolę, to może być trudne chyba. Dobra. Chodź tu. Fuck. Trzeba się leczyć, nie? Właśnie tym trzeba się uleczyć. O właśnie. O to mi chodziło, nie? Okej, co teraz? A, król Gonu.
Ja z nim będę walczył? Dogorywa. Niebawem będzie tylko wspomnieniem. Salamandra nic nie znaczy. Była tylko cząstką chaosu. Narzędziem szaleńca, którego przed chwilą zabiłeś. Wciąż nie znasz swojej przeszłości. Nie wiesz, dlaczego przywrócono cię do życia. Nie odnalazłeś swego przeznaczenia. Słowa, słowa, słowa. Już raz próbowałeś zadrwić z przeznaczenia. Złożyłeś przysięgę. Pamiętasz? Przybyłem, aby odebrać to, co zostało mi obiecane. Chyba zaszło jakieś nieporozumienie. Spójrz na swe czyny, Wiedźminie. Stałem za twymi plecami, gdy przybyłeś do Kermoren, zwiastując upadek twierdzy. Obserwowałem cię, gdy sądziłeś mieszkańców w Podgrodzie i odszedłeś, zostawiając za sobą krew i ogień. Sprowadziłeś śmierć na Raymonda, narażałeś szan i niewłasnych celów. Z każdym twoim krokiem rastał chaos. Zostawiłeś za sobą dziesiątki istnień, zaszlachtowanych wiedźmińskim mieczem. Współtworzyłeś podwaliny żelaznej dyktatury fanatyków zakonu. Opuściłeś Wyzimę, zostawiając za sobą chaos, tylko po to, by sprowadzić zagładę na odmęty. Każda twoja decyzja pociąga za sobą dalsze zniszczenia. Każdy wybór prowadzi do większego zła. Wyzima płonie. Zakon i Skojatel wykrwawiają Temerię. Czy neutralność nie zaczęła nagle smakować gorzko? Przestań. Nie broń się, Wiedźminie. Jesteś zwiastunem burzy. Idealnym narzędziem zniszczenia. Gdziekolwiek idziesz, postępuje za tobą śmierć i chaos. Zarówno teraz, jak i przed laty. Zaakceptuj to. Nie broń się. Dokończ to, co zacząłeś. Oddaj mi kolejnego człowieka, którego życie zniszczyłeś. Jakub de Aldersberg jest mój. Przeciwstawiasz się mnie. Czuję twoje zmęczenie po walce. Życie powoli wypływające z ran. Każda kropla przybliża cię do śmierci. Nie dasz mi rady. Odstąp. Okej, kolejna walka chyba, nie? Nigdy. To sprawa między nim a mną. Przecież i tak go zabijesz. Owszem, tak zdecydowałem. Powody są moje i nic ci do nich. Zejdź mi z drogi, póki możesz. Za chwilę będzie za późno. Chcesz walczyć? Niech i tak będzie. Tu skończy się twoja ucieczka przed śmiercią. Dobądź miecza. Już się bałem, że wybierzesz szachy. Nie no, ten dom będzie easy. Tak mi się wydaje. No, easy. Ktoś jeszcze? Aha, jeszcze ty, nie? Trzeba cię zabić.
Znowu zakon. Obudziłeś się, Geralt. Już zaczynałem się niepokoić. Jaskier? Gdzie jest Wielki Mistrz? Parę kroków stąd. Nie żyje. Strach mnie obleciał. Myślałem, że też się nie obudzisz. Już po wszystkim, choć nie śniłem o przyjemnych rzeczach. Długo mnie nie było? Wiele się wydarzyło. Walki stłumione. Foltest odzyskał władzę. Nie wiem, jakiego wsparcia udzieliła mu Triss, ale efekty były porażające. Nic jej się nie stało? Nic. Pilnowała cię, dopóki nie przyszedłem. Potem musiała iść. Obowiązki, polityka. Ciągle lawiruje między królem, czarodziejkami i życiem osobistym. Widziały gały, co brały. A jak twoje sprawy? Udało się? Tak. Ostatni element ma przy sobie de Aldersberg. Odbiorę go i dokona się. Okej. Ciało Jakuba de Aldersberg, jego mistrza zakonu płonącej róży. Okej. No i amulet. Fajnie. Coś się kończy, coś się zaczyna. Nowy poziom. Weź co trzeba i powodzenia na szlaku, Wiedźminie. Spoko. Odzyskałeś już wszystko? Wiesz, co znalazłem przy Wielkim Mistrzu? Amulet z Dwimerytu. Ten sam, który dałeś Alwinowi? Nie wiem. Wygląda tak samo, ale jest zniszczony i wytarty. Musiał go nosić pod zbroją przez wiele lat. Widocznie był dla niego bardzo ważny. Może chronił go przed wrogą magią, a może miał tłumić wrodzone zdolności i natarczywe wizje. Tego już nigdy się nie dowiemy. To już nieważne. Jakub de Aldersberg, jeśli takie było jego prawdziwe imię, nie żyje. To koniec tej historii. Co dalej, Geralt? Jak to, co dalej? Nie udawaj. Wiesz, o czym mówię. Odzyskałeś to, co zostało skradzione, ukarałeś tych, którzy skrzywdzili twoich przyjaciół, politykowałeś i rozbijałeś spiski, kochałeś i zabijałeś. Przeszedłeś długą drogę, Geralt. I co teraz zamierzasz? Nie wiem, może dodatki do Wiedźmina? Jestem zmęczony, Jaskier. Pragnę tylko świętego spokoju. Tak sądziłem. Znamy się od wielu lat i nigdy nie widziałem w twoich oczach takiego zmęczenia. Nie chodzi o machanie mieczem, wiesz przecież. Zbyt wiele od ciebie oczekiwano i jak zwykle musiałeś sprostać zadaniu ponad siły. Nie zrozum mnie źle. Jestem więcej niż szczęśliwy, że znów mamy okazję z sobą porozmawiać. Ale tak sobie myślę, może nie powinieneś był wracać. Mogłeś pozostać w tamtym miejscu, w krainie jabłoni. Widać, nigdy nie zaznam ukojenia. Cóż mogę powiedzieć? Powodzenia na szlaku, Wiedźminie! Wydawało się, że konflikt między Zakonem i Skojatel zmieni Wyzimę w pogorzelisko. Foltest znalazł rozwiązanie. Pozwolił walczącym wykrwawić się. Śmierć Wielkiego Mistrza złamała potęgę Zakonu. Kwiat Elfiej Młodzieży zginął podczas walk na ulicach Wyzimy. Nie było zwycięzców. Powstanie osłabiło Temerię. Foltest wiedział, że potrzebni będą mu zręczni dyplomaci. Triss Merigold została doradczynią króla. Czarodziejki zyskały na znaczeniu. Zdrajcy i intryganci zostali straceni lub wygnani. Szybko zastąpili ich nowi. Lud nie dostrzegł różnicy, lecząc rany i szukając zaginionych bliskich. Nieliczni wiedzieli, co naprawdę stało się w Wyzimie. Ci, których los zetknął z Geraltem z Rivii. Jednak oni woleli milczeć. Pytacie, co stało się z Wiedźminem? To już inna historia. Thank you.
Z twoją pomocą Temeria i Redania zjednoczyły się. Więc za twój trud masz godziwą zapłatę. Wasza miłość, mistrzu. Bywaj, królu. Okej. Wydaje mi się, że to było dobre zakończenie. No dobrze. Kończymy niestety tą wspaniałą produkcję. No cóż, dzięki za obejrzenie. Widzimy się w dodatkach do Wiedźmina. Widzimy się najpierw w tym dodatku, a potem w kolejnych. Tak więc na razie cześć. Widzimy się jak zwykle za tydzień.